kolejne wykresy AUD USD. Tutaj od paru dni znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Jest to miejsce z interwału tygodniowego, bowiem wypada tutaj mierzenie 161,8%. Już pokazuję, jest to 161,8 tej korekty, czyli korekty, która kształtowała się tutaj w styczniu, od stycznia do kwietnia tego roku, czyli bardzo ważne miejsce. Dodatkowo okrągły poziom 0,8100. Jeżeli jeszcze bardziej oddalimy sobie wykres tygodniowy, możemy zobaczyć, że w tej strefie wypadają dołki tutaj dość odległe miejsce z roku 2010, połowa roku 2010, dołki plus ten poziom mierzenie 161,8, czyli bardzo, bardzo ważna strefa. Dodatkowo, jeżeli zejdziemy sobie na interwał H1, czy już tak intradayowo, możemy zauważyć potencjalną formację butterfly'a. Zmierzmy sobie ten układ, jest to interwał H1. Zobaczmy, na początku kurs zareagował na poziom, na mierzenie 78,6, tutaj w tym miejscu 19 grudnia. I teraz czekamy na reakcję na mierzenie 127,2%, do którego już widzimy, niewiele nam brakuje, bo cena była 8 pipsów powyżej tego mierzenia. Jeżeli miałoby dojść do odbicia właśnie tutaj na tej potencjalnej formacji harmonicznej, to takie odbicie mogłoby sięgać zielonego prostokąta, który wyznacza nam największą korektę w ruchu spadkowym, który trwa, już pokazuje ten ruch spadkowy, który trwa od 17 listopada. Widzimy, że ten zielony prostokąt, który tutaj zaznaczam, on trzymał nam cały czas ten ruch spadkowy i nie został podczas niego wybity, czyli jak najbardziej okolice 0,8230 to będzie na pewno pierwsze ważne wsparcie. Następnie ten niebieski prostokąt. Niebieski prostokąt, jest to większa korekta w trwającym ruchu spadkowym 0,8336. Ten prostokąt już muszę pokazać na interwale H4. On wynika z korekty, która budowała się od 7 do 17 listopada. Czyli pierwsze miejsce ten zielony prostokąt, następne niebieski. Oczywiście pamiętajmy tutaj jeszcze o okrągłych poziomach, czyli 0,8200 i 0,8300. Jeszcze tutaj ten okrągły poziom 0,8100, na którym teraz znajduje się cena. Pamiętajmy o tym, ponieważ rynek może nawet zawrócić się tutaj wcześniej, niekoniecznie dojść do mierzenia 127,2, natomiast my czekamy tutaj na ten potencjalny układ butterfly. W przypadku przełamania tego 127,2 i tej zielonej strefy, która wynika z interwału tygodniowego, no to wtedy już będziemy musieli wyznaczać nowe scenariusze. Natomiast na tą chwilę bardziej prawdopodobne wydaje się być odbicie, jakaś korekta, niż jakieś gwałtowne przebicie tego okrągłego poziomu.